Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wziął udział w święceniach nowego biskupa ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Obrzęd święceń biskupich Mykoły Semenyszyna odbył się 15 lutego w archikatedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Iwano-Frankiwsku. Konsekracja została dokonana przez głowę ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskupa Swiatosława Szewczuka. Współkonsekratorami byli arcybiskup i metropolita Iwano-Frankiwski Wolodymyr Wojtyszyn oraz egzarcha apostolski Niemiec i krajów skandynawskich Bohdan Dziurach. Na uroczystości obecny był także przedstawiciel papieża Franciszka, nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wisvoldas Kulbokas oraz pełniący obowiązki przewodniczącego konferencji biskupów rzymokatolickich Ukrainy, arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Zaznaczę, że Mykoła Semenyszyn swego czasu był sekretarzem osobistym jego świętobliwości Lubomyra Huzera, a później ojcem duchownym Kijowskiego Seminarium Duchownego dla Kościoła Grecko-Katolickiego. Jako ty nie ser.